Ja dostaję informację, którą pewnie będzie mi trudno przekazać, ale ponieważ zbliżamy się do meczu, który odbył się w Zielonej Górze, stamtąd też płyną do nas wieści. I wieści dotyczące stanu Darcy'ego Warda są bardzo niepokojące. Mianowicie mówią o tym, że uraz to przerwany rdzeń kręgowy. Więc mamy nadzieję usłyszeć teraz coś więcej od Jacka Frontczaka. Czy mamy takie połączenie? Halo? Tak, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, Jacku. No, to, co usłyszeliśmy, brzmi przerażająco, więc na początek po prostu poproszę cię, powiedz, że to nieprawda. Nie mogę powiedzieć, że to jest nieprawda. Niestety, takie są wstępne diagnozy i informacje płynące ze szpitala. W tej chwili Darcy jest przygotowywany do operacji na bloku operacyjnym. Tragedia po prostu. Brak słów po prostu. Czy także wiemy, że Darcy... No, powiem tak, no, dla wszystkich, którzy wierzą, to prośba jest taka, módl się o jego zdrowie. Oczywiście przyłączamy się do tych próśb i prosimy wszystkich, może także tych, którzy nie wierzą, o takie modlitwy. Czy Darcy jest przytomny, jest świadomy, co się stało? No, to są rzeczy, no, powiedzmy sobie szczerze, dość intymne i tutaj nie chciałbym mówić o tym wszystkim na forum, bo nie na tym rzecz polega. Ale tak, po upadku był przytomny, komunikował się, no w tej chwili kontakt z nim jest utrudniony ze względu na to, że ma podane środki silne przeciwbólowe i jest przygotowywany do swojej operacji, także myślę, że ona się rozpoczyna albo w tym momencie, albo za chwilę, więc no potrwa pewnie dobre kilka godzin, także no miejmy nadzieję, że po prostu jakiś cud się tutaj wydarzy i wszyscy kibice dzisiaj powinni wszyscy razem, jednym chórem po prostu modlić się o zdrowie Darcy'ego. Jacku, dziękuję ci bardzo za to, że zgodziłeś się odebrać ten telefon, bo pewnie i tobie jest trudno nam przekazywać te wieści. Dziękuję. Mimo wszystko spokojnej nocy. Obyśmy za chwilę byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, choć jak się słyszy przerwany rdzeń kręgowy, to jest trudno o wiarę bardzo. Tragedia. Tragedia. Chłopak, który wrócił po zawieszeniu, bo rok czasu nie jeździł ponad i dzisiaj się dowiadujemy właśnie od ciebie, tam czytaliśmy coś na sportowych faktach, że upadek że w wyścigu 15, karetka. Bolą go, ale nie w takim stopniu, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak coś może dojść. Tragedia, no chłopak wrócił w rewelacyjnej formie i przemiły kolega, znam go, gdy zaczynał karierę w Polsce, bo zaczynał karierę od Torunia, gdzie ja tam wtedy zaczynałem jeździć i niesamowity talent i osobowość człowieka. Człowiek, który praktycznie, można powiedzieć, urodził się na motocyklu, bo to, co on robił... Z jaką na naturalnością on na tym motocyklu jeździł. Na krosie, nie widziałem go, ale słyszałem jego skoki i zabawę na motorze, to było coś niesamowitego i dzisiaj się dowiaduję ciebie o taką... Oby się to nie potwierdziło, by było wszystko okej, okay, tak? Obawiam się, że też Jacek nie przekazałby nam takich wieści, gdyby one nie były pewne. W tym roku troszeczkę przez tę kontuzję też zacząłem nosić ochraniacz na kręgosłup, który jest na szyję, który zakładam. W tamtym roku próbowałem go założyć, ale był niewygodny, gdzieś tam był sztywny, byłem człowiekiem. Od tego roku na wiosnę kupiłem sobie firmy Ortema, który jest bardzo lekki i od tego jeżdżę. Widać, że bracia Pawlicy tak samo zaczęli na tym jeździć. Wszystko dzięki Artem przekazał to, gdyby tą może brzydko mówić, reklamować tą firmę, ale są różne ochraniacze, ale ten ochraniacz jest bardzo lekki. Dzisiaj raz wyjechałem na treningu i przed bramą się wróciłem. Wróciłem, bo coś nie tak było, tak? Czyli się przyzwyczaiłem i nie przeszkadza, tak? W jeździe, a na pewno pomaga w bezpieczeństwie i też może powinno być coś takiego, że po prostu zawodnicy powinni też zakładać takie rzeczy, no ale to już jest drugorzędna rzecz. Dzisiaj jest najważniejsze, żeby Darcy wrócił do zdrowia, żeby te wiadomości były pozytywne, a nie negatywne. Oby tylko takie teraz do nas docierały. Janusz, w takich chwilach, bo to wciąż przecież z jakąś regularnością, mniejszą zwykle na szczęście, ale się zdarza, jak takie informacje docierają do was, uprawiających tę dyscyplinę, to jest moment, kiedy się człowiek na chwilę zatrzymuje pewnie.
No na pewno i tak. Zastanawia, jak bardzo kocha ten sport. Tak, tak. Na pewno bardzo nam to przypomina o tym, że wciąż ten sport jest niebezpieczny, bo można jeździć, powiedzmy, dłuższy czas i bez żadnego upadku i jednak człowiek jakby zapomina o tym, bo można zapomnieć, a jednak w takiej sytuacji wciąż wiesz, że trzeba dalej uważać. Myśleć o tym, żeby jeździć jak najlepiej, bezpieczniej, nie gdzieś tam potrącać kolegów i no i myśleć o tym, żeby to było z głową, widowiskowo może fajnie, ale tak, żeby było cało. No ja patrząc na zdjęcia z tego upadku i słuchając twojej wypowiedzi, Robercie, na temat jakiejkolwiek formy ochrony, mam wrażenie, że też przy czymś takim no, wyglądał fatalnie ten wyścig. Poleciał głową na karkiem, poleciał na bandę, więc automatycznie... Z dużą siłą, więc wiadomo, że na wyjściu mamy jak gdyby tą najmniejszą prędkość, na wejściu jest największa prędkość, ale ta siła jest tak duża, że uderzenie w tylne koło traci zawodnik w ogóle kontrolę. To nie jest tak, że możemy się nauczyć upadków, bo coś. No dzisiaj widać w telewizji, że to jest ułamek sekundy i każdy nie wiedziałby się zachować, a zawodnik nie kontroluje tego. On jedzie, leci jak lalka i w tym momencie widać, że proszę zobaczyć, że w tym momencie podnosi go, uderza w tylne koło i leci bezwładnie. W tym momencie uderza głową w bandę i tutaj jest bardzo niebezpieczny. To ewidentna wina jest Darcy'ego, tak? To nikt tutaj nie zawinił. Tu Janusz Kołodziej, czytałem wypowiedź jego, że prosił o bezpieczną jazdę parę kolejek temu, chyba tak Janusz, tak gdzieś jakaś była tam twoja wypowiedź, wywiad. I to jest to, żeby zawodnicy zaczęli się szanować, bo mówimy o tłumikach, że mają być przelotowe, mówimy o bandach, o wszystkim, a zawodnicy sami, taka jest presja na wynik indywidualny i zespołowy, że zawodnicy nie patrzą na kolegów, czy z zespołu, czy z przeciwnych i jadą do końca, nie zostawiają centymetra i takie są właśnie skutki, że w tym roku też jest potężne, są kontuzje przecież. Tych kontuzji już w tym roku było bardzo dużo i jeszcze sezon się nie kończy i na pewno coś się stanie, chociaż nikt tego nikomu nie życzy. Tylko to tak się samo napędza, mam wrażenie, Robert, bo widzimy jakąś sytuację z odpuszczaniem, czy ktoś odpuścił, bo nie chciał zrobić krzywdy, wtedy pewnie powie się zwykle sobie, no to przecież to nie jest taki sport, to jest męski sport. Tak, więc i każdy też mówi, tak... dojeźdź do bandy, bo jak nie dojedziesz, to stracisz punkty. No nieraz są sytuacje, które... Kiedyś Greg Hancock, jak już mogę powiedzieć, siedzimy w Gdańsku i przepuścił Lee Adamsa po zewnętrznej w 15 biegu i przegraliśmy ten mecz. I pamiętam prezes tam naszego klubu wtedy w Gdańsku zrobił awanturę. Greg Hancock uderzył drzwiami i powiedział, że tak nie będzie robił. Tak. To jest szacunek, on zawsze zostawi miejsce i nie ma opcji, żeby dopchnąć. Bo dzisiaj jeszcze w niedzielę z nim, we wtorek, w środę, piątek. I tłumaczyliśmy, tak, że panie prezesie, przecież oni wtedy... My się spotykałem w tygodniu z 5-4 razy między sobą w różnych zespołach i jak nie będą się szanować, to kwestia czasu, kiedy ktoś wyląduje na wózku w szpitalu i długo nie pojeżdżą. Lepiej jednak ten bieg przegrać, tak? Człowiek też nieraz jest znerwowany, że zostawiłem miejsce. Ja po sobie nieraz widzę, że zostawiłem miejsce, ktoś mi uciekł, wszystko, tak? No ale nieraz jednak po prostu trzeba ten centymetr zostawić. Nieraz no, nie można też zostawić, bo jeśli zawodnika pociągnęło, tak? Ale dużo jest ataków takich, że właśnie się dojeżdża do bandy i to konsekwencje są takie jak różne upadki.